Pani zdaniem należy znieść kartki na wódkę? Oczywiście, że tak, bo to i tak nie zdaje żadnego egzaminu. Ci, co mają pić, to i tak piją, nawet płacą większe sumy za pół litra wódki. Czy należy znieść kartki na wódkę? No mi się wydaje, że tak. A dlaczego? Ja wiem, no zdają one egzamin? Chyba nie. A dlaczego tak nie zdają? Tak. No nie są kolejki takie same, jak były. W ogóle ja wiem, czy są jakieś imieniny, czy coś. No nie można kupić, no bo co, jedna ta butelka wódki, no co to jest na imieniny? Jakieś imprezę w domu zrobić, powiedzmy, no niestety, ale tej wódki jest za mało. A niech się pani trafi jakiś gość, który naprawdę pani chce go przyjąć i idzie pani na metę, 1000 zł w niedzielę kosztuje butelka wódki. No to jest tragedia przecież. Są potrzebne. No, gdyby ich nie było, to by handlarze wykupili. Pół litra na tydzień, żeby było. Pół litra to ja nie doniosę do domu. A ile powinno być? Co najmniej 4. O, dębie wielkie, chłoporobotnik, da mi kartkę za pół litra wódki. Więc pani zdaniem należy utrzymać kartki na wódkę? Tak, po to, żebym ja miała więcej, bo mnie nie wystarcza, proszę panią.